Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was do prezentacji Smartwatch Partner Woo. Jest to zegarek, który posiada zarówno kartę SIM, jak kartę microSD. Mamy tutaj ekran o przekątnej 1,54 przy rozdzielczości 240x240 pikseli. Mamy tu oczywiście wszystkie najważniejsze rzeczy, czyli odtwarzacz multimedialny, monitoring snu, krokomierz. Mamy możliwość wyszukiwania naszego urządzenia, jeżeli by się zgubiło, no i również nagrywanie dźwięku. No i przejdźmy już do odpakowania samego urządzenia. Otwieramy pudełko, w środku zegarek. Zobaczmy, co mamy jeszcze w zestawie. W zestawie mamy kabelek do ładowania micro USB 2.0. Możemy sobie podładować nasze urządzenie. Długi kabel widać i dodatkowo fajnie zrobiony, bo jest właśnie taki, że nie będzie się jakoś specjalnie plątał. To jest jedna rzecz. Kolejne elementy. Tu mamy jakiś kod QR do aplikacji, którą należy ściągnąć, żeby połączyć później zegarek. No i oczywiście mam jeszcze tutaj w zanadrzu folię na ekran, więc fajny dodatek. Instrukcje. I na samym końcu mamy również tutaj słuchawki. I to jest coś ciekawego, bo mamy słuchawki, które możemy podpiąć sobie przez micro USB 2.0 również, więc bezpośrednio z zegarka możemy słuchać sobie muzyki. Zresztą mamy tutaj slot na microSD, więc tej muzyki możemy zmieścić całkiem sporo. Zegarek zbudowany jest na przodzie z aluminiowej koperty, tył jest plastikowy. Mamy możliwość tutaj podpięcia bezpośrednio pod micro USB albo ładowarki, żeby podładować nasz zegarek, albo właśnie słuchawek, które są dołączone w zestawie. Jeżeli chodzi o pasek, jest on wykonany z materiału sztucznego, jednak wydaje mi się, że jest on na tyle długi, że spokojnie każdy zmieści swoją dłoń tutaj. Dodatkowo pod spodem znajdziemy głośnik, a po zdjęciu dolnej obudowy mamy baterię 250 mAh, którą oczywiście po wyjęciu również możemy włożyć sobie tutaj kartę SIM i kartę microSD. Sam zegarek niezwykle szybko się uruchamia i jest gotowy do użycia. Automatycznie następuje sparowanie ze wcześniej połączonym właśnie urządzeniem. Link do prezentowanej aplikacji znajdziecie w opisie. Póki co działa ona tylko z systemem Android. Nie zmienia to jednak faktu, że możemy zegarek połączyć sobie z każdym urządzeniem. I oczywiście z tego miejsca możemy regulować sobie wszystkie aplikacje i w związku z tym powiadomienia, które występują na zegarku. Możemy sobie je dodawać jako te priorytetowe, możemy sobie je blokować. Możemy zmieniać usługi telefonu, zarówno jeżeli chodzi o połączenia czy SMS, sprawdzać, czy jest nowa dostępna wersja lub szukać zegarka, jeżeli na przykład gdzieś go zgubimy. Jeżeli chodzi o interfejs użytkownika, to po wybudzeniu urządzenia mamy tutaj kilka zegarków, które możemy sobie zmieniać. One reprezentują godzinę i datę. Po przeciągnięciu palcem mamy oczywiście nasze główne menu. I teraz z głównego menu mamy kilka możliwości. Przede wszystkim pasek powiadomień, czyli wszystkie informacje, które będą przychodzić zarówno na telefon, który jest połączony z zegarkiem, jak i bezpośrednio na kartę SIM, którą mamy włożoną w zegarku. Dodatkowo mamy również aplikacje i takie przełączniki, które możemy sobie tutaj regulować, jeżeli chodzi o jasność czy głośność samego zegarka. Menu to już klasycznie po prostu pulpity, które możemy sobie przesuwać tutaj, które reprezentują bezpośrednio wszystkie aplikacje i funkcje samego zegarka. Jedną z najciekawszych funkcji, jeżeli chodzi o zegarek, jest oczywiście możliwość telefonowania bezpośrednio za pomocą zegarka. I to niezależnie od tego, czy chcemy dzwonić z karty SIM, którą mam umieszczoną właśnie w zegarku, czy za pomocą połączenia Bluetooth i z telefonu, z którym jest właśnie urządzenie sparowane. Oprócz tego można spokojnie wysyłać SMS-y. Mamy tutaj 3 klawiatury do wyboru. Mamy tą klasyczną, pełną klawiaturę. Możemy się przełączyć, jeżeli chodzi o klawiaturę alfanumeryczną albo odręczne wpisywanie. I w momencie, kiedy wybierzemy sobie i wpiszemy sobie jakikolwiek tekst i chcemy wysłać sobie tą wiadomość, wpisujemy sobie dowolny numer, robimy wyślij, wybieramy sobie, z którego miejsca chcemy wysłać, czyli albo wysyłamy za pomocą
telefonu, który jest połączony po Bluetooth, albo możemy sobie wysłać bezpośrednio z zegarka, czyli z karty SIM, która jest umieszczona właśnie w naszym urządzeniu. Smartwatch Wu oprócz wysyłania zwykłych SMS-ów czy połączeń telefonicznych posiada sporo ciekawych funkcji, jak na przykład szukanie telefonu, pulpit zdalny, mamy możliwość tutaj włączenia krokomierza, monitoringu naszego snu. Dodatkowo jest ciekawa funkcja, która tak jak widzicie teraz przypomina nam o tym, że zbyt długo siedzimy bez ruchu, jeżeli chodzi o na przykład pracę przy biurku i to wszystko możemy sobie tutaj bezpośrednio włączyć. Nie zapomniano oczywiście o alarmach, czyli możemy bezpośrednio budzik sobie ustawić na naszym zegarku, kalendarz, gdzie możemy dodawać sobie notatki, jakieś przypomnienia. Jest również możliwość przełączania się między profilami, czyli jeżeli wymaga nas od tego, żeby zmienić szybko profil na jakiś milczy albo spotkanie, to jest taka możliwość. No i mamy schematy, czyli takie kolorystyczne motywy, które trochę zmieniają wygląd samego zegarka, żeby nie znudził się on nam zbyt szybko. Z ciekawych ustawień mamy oczywiście tutaj aparat z możliwością nagrywania filmów, kamera, która pozwala na zrobienie szybkiego zdjęcia, jeżeli właśnie potrzebujemy. Kilka ciekawych ustawień, jest tutaj na przykład sceny, możemy sobie włączyć tryb nocny. Jeżeli potrzebujemy, jest również możliwość włączenia efektu jakiegoś, więc wygląda to naprawdę fajnie, jest możliwością wyboru zapisu pamięci, jeżeli chodzi o wnętrze samego smartwatcha albo kartę microSD. Oprócz tego mamy oczywiście możliwość przeglądania naszych zdjęć czy filmów, przeglądarkę stron internetowych, ale bardzo uproszczoną. No i to, co jest bardzo ciekawe, mamy możliwość podłączenia tutaj sobie słuchawek bezpośrednio do naszego urządzenia za pomocą tego portu microUSB 2.0. I teraz wystarczy podłączyć sobie słuchawki, które są dołączone w zestawie. I teraz możemy włączyć sobie już radio. Jest możliwość automatycznego wyszukiwania. Same słuchawki grają całkiem przyzwoicie i oprócz tego, że możemy słuchać sobie radia właśnie na naszym smartwatchu, możemy wgrać sobie nasze ulubione pliki muzyczne na kartę microSD i bezpośrednio z samego urządzenia je przesłuchiwać. Bateria w smartwatchu wytrzymuje od 1 do 2 dni w zależności od wykorzystania. Jeżeli będziemy korzystać właśnie z karty SIM i telefonować bezpośrednio z zegarka, ten czas może być krótszy.